Hej moi kochani, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, no zazieleniło nam się troszeczkę. Czy my już mamy... Tak, mamy mech i robi nam się roślinność w tej chwili, więc spoko loko. Widzę, że żadnych nowych wiadomości nie mamy. Ale, z tego co pamiętam, tam był rok 3041. My dostaliśmy tą wiadomość w 3058. Czyli no to jest, jakby nie patrzeć, 17 lat różnicy. Chyba. Tak, 3041. Rozpakujmy się, bo naprawdę surowcy to my sporo przynieśliśmy. Sporo przynieśliśmy. Różne gadżety tu mamy. I tak, my tego surowca zeolitu jeszcze nie mieliśmy. Jeszcze nie mieliśmy, złote figurki sobie zostawimy w chwilówkach, bo na razie ich nie potrzebujemy. Złote nasionko sobie oczywiście zmienimy, bo jednak no złote nasionko to złote nasionko. Więc od razu sobie tutaj tego tuska usuniemy i mamy w tej chwili 966, tu jest tylko 52. Nie, to nie to. 966 też jest 966. To dawało 52, no dobra, no i tak jest różnica, i tak jest różnica. Tak czy inaczej, co my dzisiaj będziemy robić? Szczerze powiedziawszy, sam jeszcze nie wiem, ale chciałbym się bardziej skupić dzisiaj na... Na czym ja bym się chciał skupić? Bardziej chciałbym się skupić znów na rozbudowie naszej bazy, nie tutaj. Shiro. Ja nie wiem, ja po prostu dzisiaj nie panuję nad emocjami. Nadal jestem oczywiście chory, nagrałem ten odcinek od razu po poprzednim, więc z moją chorobą się niestety nic a nic nie zmieniło. My czegoś tutaj, pamiętam, próbowaliśmy robić, tylko nie mieliśmy plastiku. Generator glonów. Właśnie, generator glonów. Tylko tak, coś nam się jeszcze chyba unowocześniło, prawda? Czy nieprawda? Czy oszukuję? Chyba nie tu. Tak, tu jest tylko biomasa ekranowa i to potrzebujemy do tego żelazo, krzem, aluminium. Żelazo i krzem. I już sobie możemy zrobić biomasa informacje. Myślę, że jak sobie walniemy to tutaj, to się nic nie stanie. Akurat. Dokładnie. Pyk. I mamy wszystko. Wszystkie informacje. Zwierzęta widzę, że są jeszcze niedostępne. Biomasy mamy prawie 200 kilo, więc też spoko. Owadów jeszcze nie mamy. Odblokowaliśmy sobie, z tego co pamiętam, jeszcze nową rakietę, więc to też sobie za chwilę wyślemy, tylko pójdę zobaczyć, co do tego potrzebujemy. No i to ciśnienie chciałbym też zwiększyć, nie? Okej, rakieta na rośliny. Nasiona lirma i kora drzew. I nawóz. Nawóz, kora i rośliny z drzew. Co potrzebujemy do naszego nawozu? Ja nie mogę tego zapamiętać, więc luz. Siarka, dwa bakłażany i trzy glony. Bakłażan i dwa glony? Kurwa, nie pamiętam. Wiem, że siarka na pewno. Dwa bakłażany, zaryzykuję. I dwa glony? Chyba tak. Nie wiem, czy nie dwa siarka, więc wezmę sobie dwie siarki. Co by dwa razy nie latać. Ja mówię, ja mam pamięć złotej rybki, więc... A jeszcze jak jestem chory, to tym bardziej. Nic nie pamiętam. Kurwa, trzy glony! Shiro. Nie dwa. Trzy glony. Ekstraktor gazu! Wow, nowy surowiec. Ale my dzisiaj zapierdzielamy z tymi nowymi surowcami. Czy dzisiaj, no w ciągu 4 dni w sumie. Jest. A nie wiem, ja po prostu mówię, jestem dzisiaj nie do życia. A jak sobie jeszcze pomyślę, że jutro będę musiał jechać do Poznania około 300 km w jedną stronę, to mnie szlak trafia. Ale spoko, damy radę. Nie takie wyjazdy się robiło. Tylko tak, tutaj jest większy problem. Nie mamy miejsca. Na amciu. Za dużo produkujemy.
Dobra, tą bryłkę sobie tu odstawmy. Glonów się trochę pozbyliśmy, więc od razu jest lepiej. I... A co ja w ogóle chciałem robić? Nie pamiętam. A tam był nawóz. Kurde. Ja nie wiem. Naprawdę, wybaczcie mi. Ja wiem, że te odcinki trwają 20 minut, a ja po prostu walę takie maniany, że to szok. No pierwszy cel, jaki sobie dzisiaj postawiłem, to na pewno zrobienie sobie rakiety na rośliny. Lirmo, kora, silnik i dwa stopy. Lirmo, kora, dwa stopy i silnik. Dobra, pamiętam. Chyba. To było gdzieś tu, czy to było gdzieś tu? Kora, lirmo, dwa stopy. Nie tu. Tu były dwie stópki. I silnik. Silnik. Jak się robiło silnik znów? Uran, kolejna stópka. Uran. To. I dalej nie pamiętam. Jeszcze jeden uran. Szok i niedowierzanie. Dobra. Silnik mamy, wszystko mamy. Idziemy to wysłać, bo ja zaraz znów zapomnę, co mam robić. No. Tragedia, ale roślinki. Filmiki muszą być codziennie. Dobra, mnożnik roślin. Lecimy z tym koksem. Jeszcze zobaczmy sobie, jaki mamy w ogóle mnożnik roślin, zanim to wyślemy. Zobaczyć, ile nam to zwiększy. Nie tu. Rośliny. 40 gram na sekundę. Dobra, wiem, że niski poziom nawodnienia. 40 gram na sekundę. Wow, jaka roślina! Ale to jest roślina. A to, czy to coś nam daje oprócz tych roślin? Zwiększa rozprzestrzenianie się muchu, daje globalną premię do generowania poprzez rozprzestrzenianie bakterii z kosmosu. Przyciąga steroidy. To coś tu będzie spadać? Po prostu mech się rozprzestrzenia bardziej. Nie widzę, żeby coś tu spadało. Łek zielono. Zielono mi. Prawie jak w leku. Dobra. Następną rzeczą, którą chcę zrobić, to jest... A, tu jest potrzebny zeolit, kochani. Tu jest potrzebny zeolit. Jednej stópki nam zabraknie. Więc aluminium, tytan, żelazo, krem, kobalt oraz magnes. I mamy trzecią stópkę. Gitarka. Pręt irydowy i dwa razy zeolit. Pręt irydowy na pewno tutaj jest, no właśnie. I dwa razy zeolit. Gdzie możemy ten ekstraktor gazu? Chyba byle gdzie. Hej, no faktycznie, chyba byle gdzie go możemy postawić. To możemy go na razie tu postawić. Nabój metanowy. On chyba nic oprócz tego nie... A, generuje 13 ciepła na sekundę. No to tak... 2 na 10, no. Ale nie widzę, żeby tu się ten mech rozprzestrzeniał. Ile mieliśmy tam? 40 chyba 8 na sekundę, tak? 40 na sekundę, przepraszam. Krytyczny poziom nawodnienia, zaraz to zrobimy. Ja tego lodu się pozbędę, bo i tak nie jest w tej chwili potrzebny, więc luz. I git. No idzie to znacznie lepiej teraz. Biomasa pełną gębą. Tu mutageny, z tego co widzę, potrzebne są właśnie do... Znaczy, nabój metanowy jest potrzebny do mutagenów. Co my tu jeszcze dalej mamy? Biomasa się zwiększyła. Więc rozsiewacz kwiatów niedługo nam wskoczy. To fajnie. Hodowca żywności T2. Ul zwiększa rośliny i owady. 80 ton. Kopuła motyla. Są dalej larwy, farma motyli. Nasiona drzewa Cernea. Nie znam takiej nazwy. Jedzenie wysokiej jakości. Ej. Generator jedwabiu. Tkanina. Ej, dużo tych rzeczy jest jeszcze. Farma na świeżym powietrzu. Dełko na motyle. Wow.
Dobra, ale i tak potrzebujemy owadu, więc dalej musimy zwiększać swoje zapotrzebowanie. Nie zapotrzebowanie, zwiększać swoją produkcję różnorakich rzeczy. Tylko tak, jeżeli chcę zrobić sobie ekstraktor rudy, potrzebuję pręta irydowego. A ja cały pręt irydowy, jaki miałem, to chyba zużyłem. Mogę dwa, mogę dwa. No i nam się ten iryd szybko pokończył, no. Mega szybko nam się pokończył. Czyli tak, super stópka jeszcze, razy dwa. Super stópka razy dwa. Już nic nie mamy, czyli tak. Dwa tytanu, dwa żelaza, dwa aluminium. Dwa krzemu, krzem nam się kończy powoli. Dwa kobaltu i dwa magnezu. To jest chyba tylko do jednej, z tego co pamiętam, prawda? Nie, do dwóch, okej. Okay. 4 osmu. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 osmu. Aluminium i tytan jeszcze razy dwa. I musimy, ale to naprawdę musimy, jeżeli chcemy te super stópki dalej sobie hodować, no to nie ma innej opcji. Musimy zacząć niestety produkcję taką masową, bo latanie za tymi surowcami naprawdę nie jest ergonomiczne. Zbierajmy ten iryd, bo tego irydu nam się przyda, a widzę, że on tutaj już został z tamtego przylotu. Ja tam czekałem, aż te skałki się w końcu usuną i tym podobne, ale o tym potem zapomniałem. Tu jeszcze ten iryd leży, to sobie też go zbierzemy. No i chciałbym przy okazji jeszcze. Na pewno widziałem dwie skrzynki w tamtym statku. Z tego co mi wiadomo, ale nie jestem pewny, to, kochani, skrzynki jako takie same w sobie działają troszeczkę na zasadzie generatora losowego, czyli jak my to otworzymy na pierwszym levelu, to będą tu słabsze przedmioty, ale już jak na przykład na późniejszym, to będą lepsze przedmioty. Więc myślę, że nawet wracanie do takich starych rzeczy pozwoli nam właśnie dosyć mocno się wzmocnić. Mocno się wzmocnić, to powiedział Shira. Jeszcze jeden nam został. Tu w sumie mogłem od razu dwa postawić. Oj. Tylko nie wiem, czy ja nie zostawiłem tych skrzynek tak po prostu. Jeżeli teraz ich nie znajdziemy, to znaczy, że gdzieś one są ukryte. A to znaczy, że jeszcze coś możemy znaleźć na nich. Ale jeżeli znajdziemy je tak po prostu, a znaleźliśmy je tak po prostu, to niestety tu już w nich nic nie ma. Nie wiem, czemu ja je zostawiłem w ogóle. Nie mam pojęcia. No tutaj musimy na pewno wsadzić ten... Jak to się nazywa? Reaktor fuzyjny. Nie wiem, co to daje. Czy to będzie jakiś endgame, czy coś, ale... Ale jednak. No i są tu gdzieś jeszcze drzwi automatyczne, bo słychać, jak one się otwierają co chwila. Słychać, jak one się otwierają. Rozbierają może też. Mówię, nie zobaczymy teraz tego, bo... Niestety, chociaż może. Trochę haksy. Można rzec. O. No w ogóle, kochani, ja chyba znalazłem właśnie przejście. A i owszem, znalazłem przejście. O. Spadliśmy. Nie, no tu nic nie ma. Tu nic nie ma, mam nadzieję, że... Wow. Jednak było. Tu jest coś, jakieś przejście. No właśnie, tylko to przejście jest... Z dziwnej strony, boję się, że jak tutaj wpadnę... A takich akciorków to wy jeszcze nie widzieliście na pewno. Takich haksów to wy nie widzieliście na pewno. To jest ten główny hub. Kurde, nie mogę się obczaić, jak to idzie. Wydaje mi się, że dopiero wejdziemy tutaj już, jak to wszystko zrobimy. W sensie, jak odpalimy ten reaktor fuzyjny. Takie mam wrażenie.
Dlatego nie będę na razie ryzykował wejściem tam, bo jestem pewny, że my po prostu już nie wyjdziemy stamtąd. Nie wyjdziemy już stamtąd. Tak więc weźmiemy sobie przy okazji ten krzem. Trochę żelaza. Kobalt na razie jest niepotrzebny, więc luz. O, i w ten sposób. Wracamy do naszej bazy. I może jeszcze byśmy wrócili, ale nie, to chyba w innym odcinku wrócimy. Miałem jeszcze na myśli, żebyśmy wrócili tam do tej, do tego skupiska, bo tam chyba było trochę tych prętów irydowych. Ale to, przy okazji. Na razie możemy postawić ten ekstraktor rudy tutaj, bo my i tak nie potrzebujemy innych zasobów. No to niech sobie chodzi, to już widzę, że sporo wydobyło. Będziemy z tego potem robić super stópki. Żelazo. Żelazo sobie oczywiście odkładamy. Już nie mamy nawet miejsca na to. Aluminium. 3 sztuki, ale zawsze coś. Jedna super stópka. Sobie oczywiście też odłożymy. Trochę irydu. Uran jakiś. To mamy już w razie czego też na kolejny reaktorek. I tytan, którego też jest już dosyć mało. Nasiona tuska, kapsułka tlenowa. Dobra, zjedzmy sobie racje żywnościowe. Napijmy się wody, bo wody mamy jednak sporo. Nasionka. I reszta oczywiście do chwilówki. Reszta do chwilówki. Dobra. Czy metan się już zrobił, czy się nie zrobił? Ano się zrobił i kapsułki te nowe się robią. Uhuhu. Uhuhu. Jestem ciekaw, czy jeżeli zrobilibyśmy recykler. Co, zróbmy ten recykler. A co mi tam? Zróbmy recykler. Mikrochip rozbiórka. 2 razy mikrochip rozbiórka. Krzem i magnes. 2 razy magnes. I 2 razy krzem. Oj, krzemu naprawdę jest mało. Okej. I 3 razy super stópki. No chyba krzemu w sam raz nam zostaje. Krzemu nam w sam raz zostanie po prostu. Trochę żelaza, tytanu i 2 aluminium. 2 aluminium. Dobra, recykler. Zobaczmy, czy my, mając na przykład kapsułki tlenowe, możemy z nich zwracać kobalt. Otwórz recykler, trochę go chyba źle postawiłem, no ale okej. No weź. O. Tak, i to działa doskonale. I to działa doskonale. Ale serio, muszę go rozebrać i postawić w jakiś inny sposób. Na przykład w taki? Większy dostęp mam? A, bo tu jest skrzynia. Tu jest skrzynia, okej. Wszystko rozumiem, wszystko rozumiem. Pyk! I mamy kobalt. I mamy kobalt. Fajne. A czy na przykład możemy rozłożyć nabój metanowy? Nie możemy. A nie, możemy. Znaczy, nic się z nim nie stało, więc teoretycznie możemy. Teoretycznie możemy. A na przykład tkanina. Co się stanie, jak rozbierzemy tkaninę? Jedwab. Uhuhu. Tego przedmiotu nie mieliśmy na pewno. Jedwabiu się nie da przerabiać. Niestety się nie da. Dobra, tylko sobie narobiłem lekko problemów, ale okej. Dobra, nie, zabierzmy to stąd. Zabierzmy to stąd. Wrzućmy to do chwilówki. I spróbujmy sobie na przykład złotą figurkę albo mikrochip przerobić. Weźmy to żelazo, bo tam już się miejsce zrobiło, więc spoko. Więc robimy testy. Patrzymy, co się stanie, gdy coś przerobimy. Złota figurka. Ze złotej figurki wypadła złota figurka. Ona się nie przerabia ani nic z tych rzeczy, prawda? Niestety. To wygląda w ogóle jak czołg. Mikrochip. Z mikrochipu... Niestety też wychodzi mikrochip. No dobra, czyli nie wypał. Nie wypał z tych testów. Nie wypał. Kapsułka tlenowa. Na przykład z jedzenia. Czy z bakłażana wyjdzie coś innego?
Bokłażana, wychodzi bokłażan. No dobra, a na przykład z wody. Woda to jest lód teoretycznie, prawda? I zrobił się lód. Dobre. Rozsiewacz kwiatów T2. No to już mamy kolejną robociznę. Racje żywnościowe. Czy da się zrobić racje żywnościowe? Nie da się. Nie da się niestety racji żywnościowych zrobić. Dobra. Kora drzewa albo na przykład nasiona lirma. Kora drzewa najpierw. Wychodzi. Kora drzewa. Nasiona lirma. Też wychodzą nasiona lirma. Wiem, na czym polega to, więc nie musicie mi tłumaczyć, że robię jakąś głupotę, spokojnie. Ja wiem, że po prostu to jest troszeczkę co innego. Ale byłem po prostu ciekaw, czy da się z jednego przedmiotu utworzyć drugi, na przykład osm. Czy da się osm wyprodukować z czegoś? Nie da się. A my już to wiemy. I że w dalszej części również nie będzie się dało. Więc o tyle jesteśmy spokojni, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej.